Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warface. Słuchajcie, pisaliście mi: Gryfciu, zagraj polowanie snajperem i podejmuję wyzwanie. Podejmuję wyzwanie, tylko zobaczymy jak mi to będzie szło, bo polowanie jeszcze chyba nie grałem wcale. Snajperem gram w tą grę jak gram, no nie idzie to zbyt pięknie, szczerze powiedziawszy, ale być może uda się coś tutaj ogarnąć. Chciałbym tak trzy na raz strzelić, da radę to zrobić? Uuu, dało radę, o lol. Trzy się postawiły, czekajcie. Jebdź jeszcze raz. Ty, da się trzy naraz przestrzelić. To jest cudowne. Czyli trzy główki naraz spokojnie mogę zrobić i ktoś zginie z tej broni. To mi się naprawdę podoba. Jebs. No wystawcie główki. Jebs. Jeszcze raz. Jebs. No, tu nie trafiłem akurat jednego, no ale trudno. X-Mass Icebound. Polowanie, znaleziono pokój. Zobaczymy, co oprócz tego pokoju, bo to, że znaleziono pokój, to jeszcze nie znaczy, że będzie gra. Ale mam nadzieję, że będzie. Snajperem generalnie w tą grę to grałem tak, jak grałem, to znaczy bardzo, ale to bardzo, bardzo rzadko. Więc mam nadzieję, że jakoś mi będzie szło. Szczerze to chyba grałem tylko 2 czy 3 razy snajperem w tą grę. Rozstrzał skłócania jest straszny, naprawdę. Jakoś tak bym musiał strzelać, tak? Otrzymałeś zaproszenie do znajomych od kogoś tam, okej, to przyjmuję od razu. Nie zastanawiam się nawet, pewnie wszedł razem ze mną do pokoju gry. Nie ma problemu żadnego. Jeżeli ktoś mnie zaprosi na jakiejkolwiek grze, to nie stresujcie się, zawsze przyjmę. Ale to zawsze przyjmę. Ale ja nie zapraszam, taka jest zasada. Ja nie zapraszam, to wy zapraszajcie jak chcecie. Tyle w temacie. Posiekam na plasterki. No come on z tym serwerem, no Jezus Maria, ileż można czekać? No. Alright. Tak, to akurat ten chyba kolega, co pod nami jest, jeżeli chodzi o... Pod nami, jak to w ogóle brzmi? Pod nami jest. Alright. Ale gramy to polowanie. Nie wiem, co to jest, nie grałem tego. Wiem, że trzeba zbierać nieśmiertelniki, bo tutaj tak pisze. I w sumie to tyle. Ale zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw. Wola Boga. Znaczy, ja stawiam, że to będzie coś na zasadzie... jak ta gra się nazywała? Patrzcie. Oh, fuck. W AVA, o właśnie. W AVA był taki tryb, że właśnie się zbierało nieśmiertelniki, to był... To się nie wiem, czy to był jakiś deathmatch, coś na zasadzie deathmatchu właśnie, ale się zbierało nieśmiertelniki i za to dostawało się ileś tam punktów, dodatkowych oczywiście poza zabijaniem. Jestem ciekaw, jak to tutaj będzie wyglądać. Ale normalnie powiem wam, że tyle gier już ograłem w ciągu ostatnich 2 lat, bo to w sumie już drugi rok leci, jak na YouTubie tutaj działam tak jakoś... agresywniej bym powiedział. I normalnie, kurczę, tyle już gier ograłem, że czasami to jest po prostu masakra. Nie wiadomo, za co się zabrać. Aha, tutaj jest free for all. Oto ci ciekawostka. Oho, to duża mapa jak cholera. To widać, słuchajcie, że to jest duża mapa jak cholera. Nie wiadomo, gdzie tu ktoś się zabija. Makabra, naprawdę makabra. Ktoś tam zebrał nieśmiertelnik. Masakiera. Aha, no i pytacie mnie, jak zmienić te niki. Nie mam pojęcia, słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia. Totalnie nie mam pojęcia, tam gdzieś coś jest. Ta kopuła niby, tak? Zacznij skanowanie. Cokolwiek to skanowanie daje. O, ktoś tam wszedł do środka. Dobra. Mam cię. Dawaj nieśmiertelnik. Do widzenia, kolejny. A! Do widzenia. Do widzenia. Kolega zginął.
Nie wiem, ile mi to daje, jeżeli chodzi o te nieśmiertelniki. Znaczy, coś tam punktów mi to dało dodatkowych. Gościu mi zakosił generalnie jeden. A! Dobra, udało się. Mamy ileś tam sekund, półtora sekundy gdzieś tak przytrzymać na tym. Nie ogarniam tej mapy, naprawdę słuchajcie, nie ogarniam tej mapy. O, rozpocznij skanowanie można zrobić. Okej, okay. Już widzę wszystkich przeciwników. Już wiem, że większość jest z tamtej strony. O fuck, gdzie ja spadłem? Where am I? O. Kurde no. Widziałem go tam, ale... Znaczy widziałem go tam, no wiedziałem, że on tam będzie, ale nie sądziłem, że wyskoczy. Tylko problem jest w tym, że nie tylko ja widzę te czerwone punkty, oni też je widzą, więc to jest minus największy z tego wszystkiego tak naprawdę. Koniec skanowania. To jest w pewnym momencie złe, nie? Że to skanowanie się kończy. Tam jest gościu. Ja myślałem, że to gościu, a to jakiś ten, jakiś... Jakieś gówno stało. Ty, no normalnie tutaj nic nie widać, no. Totalnie, autentycznie nic tutaj nie widzę. Nic i nikogo. A to jest bardzo złe. Wszyscy na pewno koło tej kopuły będą biegać. To jest 1000000%, ale... Co nam to jeszcze daje? Dobra, strzelają się gdzieś tam. W większej ilości. To jest normalnie, słuchajcie, masakra, naprawdę. Dobra, zginął. Nieśmiertelnik, ważna rzecz. Tu jest jeszcze jeden, ale nie da się do niego dojść. Ale kicha. No kurde, tam był gościu. Tylko co z tego, że tam był? Skoro ja nic z tym... Aha, tędy jeszcze się wejść nie da. Mam cię, przyjacielu. Do widzenia. Kolejny nieśmiertelnik. No jak oni tak będą grać, to ja się tu mogę pobawić. Tu będzie wybiegał zaraz pewnie. Kurde, nie trafiłem. Znaczy trafiłem prawdopodobnie, ale w drzewo za nim. Gościu jest gdzieś tu jeden. Nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tu. No nie, nie mogłem zmienić broni, nie wierzę w to, naprawdę w to, słuchajcie, nie wierzę. To jest hardkorowe strasznie, to co tu się dzieje, a na tabie widać, kurde, mapę. A ja naciskałem cały czas M i się zastanawiam, czemu to, kurde, nie działa, dziadostwo. A czemu mnie tak daleko respi, to jest dobre pytanie, nie? Dlaczego mnie tak daleko respi? No nie wierzę, no. Naprawdę nie wierzę, no trafił mnie ham. Gdzie ja jestem? Where am I? A tam gdzieś. Nie ogarniam co tu, o co tu chodzi. Znaczy no nie ogarniam, no ogarniam, no trzeba zbierać jak najwięcej nieśmiertelników. Ale co mi to poza tym daje, to nie wiem. Toium oczywiście kolejne nieśmiertelniki. No i nie wychodzi to zbyt fajnie. Najgorsze jest to, że ja taki kawał muszę biegać, no oni się respią cały czas gdzieś tam blisko, a ja muszę biegać jak ten głąb. I to cały czas, bo jakby się tylko raz tak zdarzyło, to tam par 6. Dobra, mam cię. Bum. Uciekł. Nie wierzę!
Dobra, zabiłem go. Nie, nie zdążyłem, on se zbierze dwa teraz. No nie, no i znowu na samym końcu mapy się zrespiłem, no to jest bez sensu, naprawdę to jest bez sensu. Nie wiem, czy jakoś się da te respy zmienić, czy co, no ale... To jest nie fair jak dla mnie, że ja się respię na... Na końcu. Z drugiej strony, no jakbym się respił za blisko, to też źle, nie? Ale najlepiej to ani za blisko, ani za daleko. Mam cię! Dobra. Kolejny nieśmiertelnik do kolekcji. Do widzenia, Raptorak. Dobra, 10 nieśmiertelników zebranych. Tam był gościu na pewno. Aj, Toyum w plecy, no nie wierzę, no nie, no nie, no nie pytam. Naprawdę nie pytam. Który ja tam jestem? O Jezus, drugi. Toyum ma więcej ode mnie nieśmiertelników, ma ich chyba 14 zebranych. Mam cię. Myślałem, że już mnie zabije, bo jak się pojawiłem na mapie, to już wiedziałem, że to nie jest zbyt dobry moment. No i oczywiście, mam problem mały. Wszyscy biegają, kurde, z karabinami, ja tylko biegam tutaj z karabinkiem snajperskim. Mam was! I dwa moje, dobra. Teraz spokojnie. Totalnie spokojnie, Gryfciu. Tu bym chciał wskoczyć. No i po co strzelasz? Tylko robisz zadymę. Nie wierzę, no kurde, no nie wierzę, no. A już gościa tam innego miałem na celowniku. Tu się jakiś ziomek granatem chyba wysadził. Żeby nie biec taki kawał chyba. No, kawałek to tutaj jest, powiem wam szczerze. Myślałem, że to będą malutkie mapy, żeby można było się naprawdę pobawić. A tutaj na takich wielkich mapach to nie jest takie fajne, słuchajcie. Naprawdę to nie jest takie fajne aż. Toyum! Nie wierzę! Skubaniucha na mnie czekał, no nie, no to... No nie, no słuchajcie, to było chamskie, naprawdę. To jest trochę chamskie, że widać przeciwników. Z drugiej strony, no na takiej dużej mapie to musi być widać. Bo to by było bez sensu, wszyscy by latali gdzieś tam, kurde, na jakichś gównach. No, ten Toyum na pewno gdzieś tu jest. Dobra, rzucę na drugą stronę granat. Może akurat ktoś zginie. Małe szanse, ale może jednak. Ktoś z drugiej strony jest. Mam cię. Tu jeden nieśmiertelnik. Do widzenia, kolego. Dobra, spokojnie, spokojnie, Gryfciu, spokojnie. Nie chcę skanować. Nie, giń! Dobrze, że on za dobrze nie gra. Aj, uszkodziłem się. Niepotrzebnie w sumie, ale to... Do widzenia, Toyum. Ten drugi kolega też, ale... Miałem możliwość zebrania tylko jednego nieśmiertelnika, to było trochę przykre. No trudno. Jestem blisko tego, czy daleko? Daleko, Jezus Maria. Kawał drogi.
Trzeba też słuchać, czy nigdzie się nie pojawiają żadni przeciwnicy, bo nie wiecie, czasami jest tak, że biegniesz, a tam gościu wyskakuje nagle. Kurde, zablokowałem się jeszcze. Dobra, easy Gryfciu, spokojnie. No kurde, żeby gościa za trzema strzałami dziabać. Jeszcze ze snajperki! Mozes, czemu nie mogłeś tego zrobić wcześniej? Przyjacielu mojej zdechłej pszczoły. Ola Boga. Jeszcze 2 minuty. Jestem prawie, że no. Jeszcze trochę mi brakuje do pierwszego, ale już jestem naprawdę blisko. Mam cię, Toyum. Najważniejsze, żeby tego Toyuma bić, bo on jest tutaj najgroźniejszy z nich wszystkich. Łap tam granat. Tak, Claymore. Tak, bardzo Claymore. Dobra. Musiałem to zrobić. Nie wierzę! Nie wierzę w to, co widziałem. Naprawdę nie wierzę. Nie wiedziałem, że ktoś tam do niego strzela, ale myślałem, że gościu kurde się odwróci do niego. A tu się okazało, że tamten się odwrócił do mnie. Nie zaczął we mnie strzelać, więc nie miałem wyboru, musiałem go zabić i nie mogłem tego drugiego wtedy już dziadnąć. No! Ja pierdolę! Nie, ten tym inżynierem to przegina, naprawdę, przeginka totalna. Gdzie ja jestem? Tam. Taki kawał jeszcze biec. Miałem 2 fragi, no nie, nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Brakuje mi jednego nieśmiertelnika do tego, żeby go, już 2. Żeby go dogonić, tego Toyuma pieprzonego. Ej, trudno. Mam cię. Jeden nieśmiertelnik. Drugi nieśmiertelnik. Mam cię, dobra. Dobrze, że ten Moses jest taki słaby, nie? Repterak, do widzenia. Do widzenia. Ktoś jeszcze chętny? Tą snajperką? Nawet mi to zaczyna, powiem wam szczerze, wychodzić. Szok, no ale jednak zaczyna jakoś. Nie wiem z której strony, ale gościu tu biegł. A i pierwszy skończyłem! 700 punktów więcej niż Toyum. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Myślałem, że wyjdzie gorzej, ale jednak wyszło naprawdę, naprawdę spoko. Zajmij pierwsze miejsce na mapie Icebound polowanie, pan Mróz. No, zrobiliśmy tutaj imprezę, naprawdę zrobiliśmy tutaj imprezkę. Otrzymujesz premię, tak, oczywiście, 2000 hajsu, 4160 PD, 2400 PZ-a. Nieśmiertelników zebraliśmy o 1 mniej niż Toyum. Szkoda, bo mogłoby być lepiej. No i strzał w głowę mieliśmy o 1 mniej, to też słabo. Nie mieliśmy zabitych eksplozjami, nie mieliśmy zabitych bronią białą. Kiepsko, kiepsko, mogłoby być lepiej, no ale trudno. I mamy level up, bardzo mi się to podoba. Mamy specjalistę kanoniera, chyba czy kanoniera, bo ja już nie wiem. Naprawdę już nie ogarniam, jak te levele się tutaj nazywają. I co dostaliśmy? A3 Habara na 3 dni, no i monety, 2 sztuki. Monety się naprawdę przydadzą. Inżynier, na razie nie, nie chciałbym tego robić. Chyba medyka niech się robi, niech się bawią. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!